Dzień dobry, witajcie w środę. Zapraszam na karty dnia. Środa, karty dnia. Już patrzymy, jakie energie będą nam dzisiaj towarzyszyć. No, dzisiaj bardzo konkretnie pokazuje się ten dzień. No tutaj ewidentnie mamy nawiązanie do pełni, tak, o której już mówię od wczoraj, ale też w kartach pojawiła się ten księżyc w poniedziałek, przepraszam. Tak więc no dzisiaj mamy pełnię. Ta pełnia jest po godzinie 4 rano, tak więc od samego rana ona będzie na nas wpływała. To jest pełnia w wadze, tak więc w dzisiejszym dniu będziemy bardzo tak bojowo nastawieni, bojowo. Spokojnie, ale bojowo, jeżeli chodzi o rozpoczynanie jakichś przedsięwzięć, nawiązywania kontaktów takich biznesowych, rozpoczynania nowych projektów, no będziemy się do tego garnąć. Będziemy się do tego garnąć wręcz rękami i nogami. Bardzo będziemy chcieli się poświęcić, załatwić. I to jest też taki dzień, w którym wrócimy może do naszych przeszłych błędów, do tego, co nie do końca nam wyszło. Tak? Tutaj w tym giermku mieczy możemy odczytywać w tym układzie akurat może jakiś brak doświadczenia, może jakieś nieporozumienia. I tutaj wrócimy do tego, ale na takiej zasadzie ja uczę się na swoich błędach. Ja uczę się na swoich błędach. Ważna informacja dla Was, jeżeli rzeczywiście będziecie pod wpływem tej pełni i będziecie coś biznesowego chcieli załatwić, to dobrze by było, żebyście to zrobili dzisiaj do godziny 14. Dlatego, że od 14 mniej więcej do godziny 23 będzie pusty bieg księżyca, tak? I jeżeli będziecie chcieli coś dogadać, może porozmawiać o podwyżce, może jakieś nowe projekty rozpoczynać, to jakby to w tym czasie nic nie da. Ale słuchajcie, macie naprawdę dużo, dużo godzin, tak, od rana do 14, można coś załatwić, no i potem od tej 14 już celebrować w tej energii umiarkowania. Oby sukces, tego Wam właśnie życzę. Ale to nie jest szczęście na zasadzie fuks, tylko to jest takie szczęście, na które sobie zapracowaliście. Swoją pracą, konsekwencją i uczeniu się na swoich błędach. Tak więc dzisiaj fajny, konkretny dzień. Wykorzystajcie energię pełni, która tutaj się pokazała. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pa!